Ja nie wiem, czy my dobrze zrobiliśmy, słuchajcie, że łyżew nie wzięliśmy. 6 lutego, sobota 2021. Zbieramy się z chłopakami, będziemy biegać. Jesteśmy u Adasia dzisiaj, w jego rodzinnych stronach. Nie wiem, gdzie tu Adaś się zgubił. O, Adaś tutaj. O, jest. Także będziemy dzisiaj biegać 30 km w planie. Jest lód na... Wszędzie jest lód w zasadzie. Potopiło się troszkę i zmroziło się troszkę. Dzisiaj było minus 10, więc będzie fajnie. Chyba teraz jest minus 7. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Przed biegiem oczywiście należy się nawodnić. Tu się będziemy teraz... nawadniać, setne. Za udany sezon, zaczynamy sezon. Odmrażamy powoli. Także odmrażamy. No i już jesteśmy na zewnątrz. Biegniemy. Biegniemy w tamtą stronę. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj biegaliśmy razem z Szyszką. W tych rejonach. Było fajnie, maratonik. Szyszka to pies Adasia. Dla osób nie znam ten. Dzisiaj podobną trasę biegniemy. Świder zahaczymy również, taką ładną rzeczkę. No i co? I zaraz odkalamy. Morsowałem. Chciałem morsować, jak to nie było jeszcze modne. A teraz już nie będę morsował, bo wszyscy morsują. No. Też już nie chcę morsować. No więc odpalamy. 3, 4. Kilometrów za nami, godzina 13, więc tempo nie za specjalne, ale wszędzie ślisko, pełno lodu, tylko Michał jeszcze się nie wywrócił, także wszyscy już w trójkę zaliczyliśmy wypadek, także jest ślisko naprawdę. No i biegniemy dalej. Słuchajcie, biega się w takich pięknych okolicznościach przyrody, o, takie piękne, buberki tutaj były. No dobra, słuchajcie, przegraliśmy walkę z lodem. Kończy się niestety na tym, że niestety raczki lądują na wszystkich nóżkach. Ja właśnie zaliczyłem drugą wywrotkę, tym razem w kolano. Zbite będzie, to proszę popatrzmy, jakie... Janku, twoje raczki burzone, zobaczmy, wyglądają, że elegancko. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No i tak oto wygląda w zasadzie cała nasza trasa dzisiaj. Cały czas na lodzie. Gdyby nie raczki, to tych gleb byłoby chyba z 10 razy tyle. Stop. Nie wiem, czy będzie widać. Coś tu widać. 4 godziny 6 minut. Warunki lekkie dzisiaj nie były. Zdecydowanie lód na całej trasie. 32 raczki tutaj, Michał. Michał raczki, ja raczki. Nie byłoby opcji normalnie. Trzy wywrotki. Kolano pewnie do wymiany. No ale szczęśliwi. Robota zrobiona. No i teraz na piwko idziemy. I dzień dobry. Mamy piwko jak zwykle. Pobiegaliśmy dzisiaj, było ciężko. Było dużo lodu. Były wywrotki. Takie nie z piaskiem, tylko na dupę. Podjazdy. No i co? Wyczekane nasze piwko. 4 godzinki minęło dzisiaj treningu. Dobry trening był. O, dziękuję bardzo. Biegaliśmy w styczniu, biegaliśmy w lutym. I będziemy kontynuować to dalej. Także tak, czekamy na was jak zawsze. Jak zawsze zapraszamy, bo cieszymy się, że Marcin z nami dołączy tym razem. I mam nadzieję, że będzie nasza liczba będzie rosła i będziemy kultywować naszą świecką tradycję piwkiem. Tak. Miłego. Pozdrawiamy najlepszego walentynki.